Cześć, z tej strony Marta Potoczek z bloga Leniwa Niedziela. W czwartek nie było wideo, piękna pogoda, wszystko super, a mnie rozłożyła gorączka. Słuchajcie, 3 dni, nie pamiętam co się działo, ale już troszeczkę jest ze mną lepiej, chociaż nie mam ciągle takiej siły. Natomiast rozkwitły wszystkie róże i chciałam Was zabrać i pokazać Wam ich chociaż trochę. U nas dzisiaj jest około 30 stopni, więc totalnie temperatura nie wskazująca na to, żeby zrobić długie spacery. Zobaczymy ile wytrzymam, ale pokażę Wam, bo kwitną po prostu obłędnie. Zapraszam na ten odcinek. Zaczynamy tutaj, bo za mną kwitnie Bobby James. Opowiadałam Wam o tym, jak bardzo czekam na jej kwitnienie, bo w zeszłym roku jej kwitnienie było bardzo marne. 2 lata temu było obłędne, a w zeszłym roku bardzo dużo pędów jej poprzymarzało i tak miała troszeczkę tych kwiatków, ale to nie było to, do czego już mnie przyzwyczaiła przez ten krótki czas, w którym jest w naszym ogrodzie. Bobby James, na pewno zapytacie się, ile tu jest sadzonek, skoro cała ta kratka angielska i całe tutaj to przejście nad, jest w niej. To jest jedna roślina, która nie ma nawet 5 lat, więc możecie sobie wyobrazić, jakie to jest monstrum i jak fantastycznie może ozdobić Wasz ogród. Jest to róża, która kwitnie tylko raz, dlatego mam ją obsadzoną wokół powojnikami, żeby tutaj więcej kwiatów było w dalszej części roku, ale uważam, że są takie róże, takie jak Constance Spray, takie właśnie jak Bobby James, czy jak Super Dorothy. To są wszystkie róże pnące w moim ogrodzie, które uwielbiam, ale kwitną tylko jeden raz, ale uważam, że warto, bo 2-3 tygodnie możemy cieszyć się tak fenomenalnym pokazem kwiatów, tak zachwycającym, że zdecydowanie warto. Bobby James ma otwarte kwiaty, co też jest fantastyczne dla zapylaczy. Zapylacze dużo łatwiej dostaną się do róży o kwiecie otwartym niż do takiej, która ma tych płatków, wiecie, setki, bo tam ciężko jest się dobrać do tego pyłku. Dlatego ona jest po prostu takim niesamowicie przyciągającym zapylacze elementem Waszego ogrodu. Rozmawiałam z panem Ćwikiem w zeszłym roku, który powiedział mi, żebym Bobby James nie cięła wiosną, tylko żebym spróbowała przecinać ją w trakcie lata, czyli jak ona wyrzuca te takie pędy, już są przycięte, więc ich nie widzicie, ale ona wyrzuciła 2-metrowe pędy od tego głównego elementu, w którym jest przypięta do kratek. I rzeczywiście w zeszłym roku przycięłam ją w ten sposób i prawie w ogóle nie cięłam jej wiosną. Podociągałam tylko pędy do kratek. I pan Ćwik miał rację, w końcu zna się na różach, także zdecydowanie będę robić w ten sposób, też Wam polecam, bo wyjątkowo pięknie te kwiaty wyglądają. Oprócz tego, że róża ta kwitnie w takich ogromnych gronach, tych kwiatów jest naprawdę multum, do tego fenomenalnie pachnie, kiedy tylko idzie, wychodzi się tutaj z tamtej części czy z tej części na patio, co chwilę przypływają takie, wiecie, uderzenia fantastycznego zapachu. Tylko pamiętajcie o tym, że to jest róża, która jest ogromna. Także ją możemy posadzić przy ogrodzeniu, przy jakichś dużych konstrukcjach, do których będziemy mogli je dopinać. Natomiast to nie jest róża, którą chcecie mieć w pojemniku albo właśnie gdzieś tam przy ścianie domu. Ma spore kolce. Wiecie, w zeszłym roku czy 2 lata temu uszkodziło mi się oko jesienią, jak gdzieś tam ją właśnie przycinałam lekko i wiatr mi powiał i te jej takie kolce przesunęły mi się po oku, także trzeba z nią uważać, natomiast jeżeli macie takie miejsce konkretne, tak jak u mnie, to zdecydowanie Wam ją polecam. Obok Bobby mam tutaj różę Fantine Latour. To też jest róża, która kwitnie tylko raz, to jest róża historyczna. Fenomenalny ma zapach, jest taka bardzo blado różowa i tutaj same takie róże mam obok, bo pod spodem jeszcze rośnie róża bonika, która jeszcze nie kwitnie. Dopiero zaczyna mi tam jedna pod oknem, także boniki jeszcze chyba sekundka. Natomiast Fantine Latour jest różą, która tutaj już jest kilka lat, też tylko jedno kwitnienie, ale wydaje mi się, że świetnie się łączy razem właśnie z bielą Bobby. Ja jestem zachwycona, a najbardziej jestem w szoku, że Bobby weszła na winobluszcz, który tutaj idzie, wiecie, on jest taki konkretny, ciężko go pokonać i walczą z sobą o miejsce. Ja trochę w tej walce pomagam i wycinam te pędy winobluszczu, które próbują Bobby opleść, także co kilka dni jak tutaj przechodzę, biorę sekator i po prostu wycinam te pędy, które zasłaniają mi róża. Wydaje mi się, że super to wyszło i mam nadzieję, że Bobby pójdzie jakby po całości właśnie tej tutaj pergoli i będzie to w przyszłości wszystko jeszcze bardziej pokryte tymi kwiatami. Chcecie zobaczyć, jak wygląda z drugiej strony, bo tam jest też mnóstwo kwiatów. Tak to wygląda z drugiej strony, czyli z
każdej części ogrodu, jeżeli wchodzimy lub wychodzimy z patio, widzimy całą ścianę pełną pięknych kwiatów. Oczywiście fantastycznie byłoby, gdyby te kwiaty obsypywały tę ściankę przez cały rok, no ale tak dobrze niestety nie może być. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, jak tutaj wygląda zboby z nawożeniem. Ponieważ to jest ogromna róża, to ja jednak staram się raz w miesiącu wejść z nawozem płynnym do kwiatów kwitnących, do dowolnej tak naprawdę firmy. Ważne jest to, żeby tam było sporo potasu, fosforu, żeby ją jednak podkarmić, bo tych, jak ja sobie patrzę na te jej pędy, które mają prawie 4 metry, to wydaje mi się, że takie sypnięcie garstki nawozu tylko wiosną byłoby troszeczkę mało. W szczególności po kwitnieniu teraz też będę ją zasilać, jak wszystkie róże. Po pierwszym kwitnieniu, kiedy zaczynam ogławianie i widzę, że już tych kwiatów jest coraz mniej, wszystkie róże ponownie nawożę, dlatego żeby nabrały siły w przypadku, jeżeli kwitną po raz drugi, na to drugie kwitnienie. One z bardzo dużo tych składników odżywczych do tego fantastycznego kwitnienia w tym roku zużyły. Także właśnie w tym okresie, kiedy one wszystkie będą ogłowione, wchodzę i normalnie tak samo garstkę jak wiosną mieszam delikatnie z podłożem i jeżeli nie będzie padało, to podlewam. Zastanawiałam się, jakie dzisiaj róże wybrać. Pomyślałam sobie, może zrobimy o białych różach. Słuchajcie, bo białych mam naprawdę mnóstwo. Także w sumie pokazałam Wam fantilatur, który jest lekko różowy, ale zrobimy takie przeplatanie, żeby trochę jednak więcej tych białych dzisiaj pokazać. Chodźmy. Chyba jednak powiem Wam o różnych kolorach, bo tak stanęłam się sobie, no nie mogę przecież ignorować mojej ulubionej Queen of Sweden. Widzę, że już coraz bardziej zaczyna przekwitać. Jeżeli szukacie róży, mieliście taki problem, że róże Wam się często pokładają i dużo dostaję takich pytań. Szukam róży, która sztywno się trzyma, której kwiaty nie obklejają się po deszczu. To jest Wasz typ. Queen of Sweden. Róża, która jest najbardziej sztywną różą według mnie, jeżeli chodzi o taki pokrój. Ona właśnie zawsze jest taka bardzo strzelista. Ta róża ma przepiękny kształt kwiatu. Fantastyczna na kwiat cięty, żeby wstawić ją do wazonu, a do tego fenomenalnie pachnie. I raczej nie miałam nigdy z nią jakichś strasznych problemów z chorobami. Miewa lekką plamistość, ale nic strasznego naprawdę. Trochę plam na dole. W tym roku natomiast zżera ją po prostu skoczek różany. Aż miło popatrzeć, jak się chłopak najadł. Bardzo to jest przykre. Nie robiłam jeszcze żadnych oprysków. Będę chyba musiała, bo w tym roku naprawdę zrobił największe szkody od lat. Natomiast na razie na kwiaty to nie wpływa, więc z przyjemnością podziwiam, wącham i ona po prostu dosadziła mi jej siostrę, bo tak bardzo mi się w ogrodzie podobała. Patrzę dzisiaj na te moje róże i widzę to, o czym wiem, że one nie znoszą upałów, kiedy jest około 30 stopni, tak jak dzisiaj jest niebieskie niebo, cały czas świeci bardzo ostre słońce. Bardzo szybko róże tak omdlewają, czasami płatki im się przypalają, także niestety, a przed nami, wiecie, 10 dni takich bardzo gorących dni, także obawiam się, że róże będą bardzo szybko przekwitać. Ale dlatego też chciałam Wam pokazać róże tutaj. Te białe, niskie róże to są w większości chyba Lion's Rose, z tego co pamiętam. Piękna róża, która jest niska, bardzo krępa, ma takie biało-kremowe liście i nie rośnie za wysoka. Takich też wiem, że szukacie, bo bardzo dużo róż jest jednak dość wysokich, a nie każdy ma tak dużo miejsca i czasami chciałby na tym pierwszym planie mieć właśnie takie krzaczki, które są nieduże. Kiedy tylko kwiaty przekwitają, ja je po prostu ogławiam, oczywiście jak mam czas, bo jak źle się czuję, nie mam czasu, robię coś innego, zostawiam to na przyszły tydzień, nic złego się nie stanie. Najważniejsze, żeby po tym pierwszym kwitnieniu ściąć wszystkie zeschnięte kwiaty, dlatego że ogławianie będzie stymulowało nasze róże do tego, żeby kwitnąć kolejny raz. Jeżeli je zostawimy, one bardzo często zawiążą, będą chciały zawiązać nasiona i nie będą kwitły tak świetnie, jak mogłyby, gdybyśmy to zrobili. Także warto ogławiać. Teraz chciałam Wam pokazać róże. Tutaj mam róże Sharife Asme, która jest w tym roku najlepszy rok, jeżeli chodzi o kwitnienie. Przepiękna, wygląda jak po prostu coś cudownego, takie piękne, balowe sukienki. Bardzo ładnie też pachnie. Patrzę na te płatki, widzę, ile pracy będzie mnie czekało w przyszłym tygodniu. Tutaj mam różę taką z serii Flower Circus, nie pamiętam dokładnie, jaka to jest nazwa. Też przepięknie pachnie, bardzo niska, taka bardzo krępa, super wygląda. A tutaj mamy różę Oh Happy Day. Słuchajcie, ona rzeczywiście jest taką różą, która wydaje się być bardzo szczęśliwa. Jej środek jest pomarańczowy, ale bardzo ładny pomarańczowy, taki leciutko. Nie wiem, jak go nazwać. On potem jest taki przydymiony, a na końcu wszystko jest lekko różowe. Bardzo ją lubię, mam dwie sztuki tej róży, raczej nie mam z nią żadnych problemów. Bardzo fajnie kwitnie, ma dość duże kwiaty i świetnie wygląda na rabacie. Taka naprawdę oh happy day. Chciałam jeszcze pokazać Wam Kurfürstin Sophie. O tej róży Wam już wielokrotnie opowiadałam, że bardzo ją lubię. W zeszłym roku bardzo źle przetrwała zimę i ścięłam ją przy samej ziemi. I ona wyrosła mi bardzo wysoka, a w poprzednim roku, w 2020, opowiadałam Wam o tym, że podobało mi się w niej to, że jest taka krępa, że taka niska, a w zeszłym roku była taka.
I w tym roku przetrwała zimę świetnie, jak większość róż, została przecięta nieco wyżej. I widać, że takie bardzo mocne cięcie jednak stymuluje róże do tego, żeby wyrzucać te pędy dużo wyżej. Natomiast nieco wyższe cięcie spowodowało, że nadal ma ten piękny, ten, który tak chwaliłam, pokrój. Najbardziej podoba mi się w tej róży to, że jest krępa, bo takich jest naprawdę niedużo. Większość róż, które kupowałam, było na nich napisane, że tak właśnie trzymają pokrój, to nie do końca tak wyszło. W jej przypadku tak jest rzeczywiście, jest obsypana kwiatami, czyli tych kwiatów jest bardzo, bardzo dużo obok siebie i do tego fenomenalnie pachnie. To też nie zawsze się zdarza. Nie mam też jakiegoś większego problemu z chorobami, bardziej ze szkodnikami, ale tutaj ze szkodnikami to każda róża może ten problem mieć. Co ciekawe, słuchajcie, szkodniki, jedne róże jedzą chętniej, drugie mniej. Nie wiem, z czym to jest związane, czy one są smaczniejsze dla nich, ciężko mi powiedzieć. Natomiast to jest taka róża, którą co roku Wam polecam i myślę, że w końcu dokupię jej więcej. Pozdrawiam tutaj przy okazji moją obserwatorkę, która to ostatnio napisała mi, że kupiła ich 30 i już czeka po prostu na to niesamowite kwitnienie. Także super. W mojej drugiej stronie mam sporo białych róż. Najwięcej jest właśnie Lion's Rose, bo ja byłam z niej bardzo zadowolona. Tutaj jest na przykład świeżo dosadzona. Ona jest taka biała, ale w środku ma taki element lekko żółty, kremowy. Bardzo fajnie to wygląda. Dzisiaj one tak pięknie nie wyglądają, bo naprawdę jest potwornie gorąco i widzę, jak te płatki z każdą godziną upału wyglądają coraz gorzej. Tutaj obok mam róże William i Catherine, która co roku wyjątkowo mi się osypywała z kwiatów i tak cały czas mówiłam o niej, że jest taka beznadziejna i najbardziej mi się osypuje z wszystkich. Chyba się przejęła, bo przestała się tak osypywać w tym roku. Najwyraźniej przy upale czuję się super. Także w tym roku nie narzekam na Williama i Catherine. A za mną z kolei mamy Chopina, który aktualnie jest tej wysokości. To jest jedna z róż, która pierwsza pojawiła się w moim ogrodzie. Kwiaty są, słuchajcie, takie naprawdę konkretne. Urwę sobie jednego, zobaczcie, przy mojej twarzy, naprawdę duże. Zimą przemarzł mi jeden Chopin, którego miałam naprawdę długo w ogrodzie, bo chyba z 8 lat już były i nie było raczej z nimi nigdy żadnych problemów. W zeszłym roku coś tak wyglądał mi słabo. No i okazało się, że wiosną nie przeżył. Ciągle zostały 3 sztuki, także się nie martwię. Róż tutaj jest naprawdę w tym ogrodzie bardzo, bardzo dużo. Jak się mówi, że ma się życie usłane płatkami róż, w moim przypadku realnie tak jest. Słuchajcie, bo z tych róż ciągle osypują się płatki, ja ciągle kroczę wśród takiego dywanu pełnego płatków, także super. Chciałam Wam jeszcze oprócz już dzisiaj też pokazać białe kwiaty, ponieważ zaraz przekwitną. Chciałam Wam pokazać jaśminowca, bo w tym roku wygląda obłędnie. Jest po prostu cały obsypany kwiatami i fenomenalnie kwitnie. Ja zamówiłam kilka lat temu 2 sztuki. Jedna mi nie przetrwała, więc nie wiem, jaka to jest odmiana. Natomiast chciałam Wam pokazać, jak świetnie wygląda. Przejdziemy sobie na tył ogrodu. Jaśminowiec nie wyglądał, myślałam, że Wam pokażę w jego najlepszym wydaniu, ale widzę, że już to słońce go niestety przeczołgało. Natomiast widzicie, ile tych kwiatów było. Zapach był po prostu obłędny i trwało to około 2-3 tygodni. Fantastyczna roślina, jak jeździcie czasami, ja tak jak jadę samochodem, to zawsze się rozglądam po innych ogrodach, co wystaje z ogrodów, jakie rośliny. I jaśminowce zawsze są widoczne, bo one są takie starsze, już pewnie kilkunasto, kilkudziesięcioletnie wystają ponad te ogrody i czasami ten zapach jest obłędny. Ja tak naprawdę jaśminowca wprowadziłam do ogrodu, bo bardzo często jak chodziłam sobie naszą ulicą, to na końcu był taki rosnący przy drodze i ten zapach zawsze mnie po prostu rozkładał na łopatki, także też chciałam wprowadzić u siebie i na szczęście pachnie, bo wiem, że nie wszystkie takie są. Także jeżeli chodzi o takie właśnie rośliny, polecam wprowadzenie do swoich ogrodów. Chciałam Wam pokazać jeszcze jedną różę, która jest ze mną od zeszłego roku. Ta róża nazywa się Ghislaine de Felon. Napiszę Wam, jak to się pisze, na pewno mój, to pewnie jest francuska nazwa, więc nie mam pojęcia. Totalny cień. Tutaj tak naprawdę prawie w ogóle nie ma słońca. Też pan Ćwik powiedział, niech pani Marto spróbuje, to jest super róża. Ona jest taka też kremowa, leciutko, nie chcę powiedzieć pomarańczowa, ale tak, tak wiecie, ma taki element pomarańczowy w sobie. I tutaj rzuciłam ją na płot, jak widzicie, wśród niej też wyzierają pokrzywy. Ale słuchajcie, tutaj naprawdę tego słońca prawie w ogóle nie ma. I ta róża rośnie, nic się z nią nie dzieje, ona jest po prostu rzucona pod płot. Ja już ją tak naprawdę upchałam w takim bardzo hardkorowym miejscu. Także Gizelka zostaje wpisana do róż Terminatorek. Zdecydowanie. 2 miejsca pod płotem, 0 podlewania, naprawdę za mało światła. Kwitną jak szalone. Co musi się dziać, jeśli dostaną miejsce, które jest dla nich naprawdę optymalne? W tamtej części ogrodu jest sporo cienia, więc jest dużo, dużo przyjemniej. Ja przy okazji złapałam sobie, że słuchajcie, groszki, bo już oczywiście są, więc jak tylko mogę, to tam zakradam się i zjadam sobie kilka, bo to jest po prostu najlepsza rzecz, jaka jest w ogrodzie, że można sobie pójść zerwać, a to poziomkę, a to groszek i tak sobie coś zjeść. I zrywając te groszki, zauważyłam, że mam w tej grządce z daliami ziemniaki.
ale nie sadziłam ich w tym roku, były tam w zeszłym roku. Wydawało mi się, że wybrałam wszystkie, ale najwyraźniej jakieś zostały i jest cała, po prostu cały rządek ziemniaków. Jestem bardzo ciekawa, czy będziemy jakieś tam też zbierać w tym roku, zobaczymy, ponieważ jest tak gorąco, ja już do słońca nie chcę wchodzić, bo jestem coraz bardziej nieprzytomna, także zabiorę Was jeszcze do jednej róży, którą kulkowałam wiosną, bo średnio mi kwitła. Ona jest w takim półcieniu, dostaje około 6-7 godzin światła i zastanawiałam się, czy jeżeli ją zakulkuję, to będzie więcej kwiatów. I pokażę Wam, jak wygląda teraz. Winchester Cathedral. Ponieważ jest tak gorąco, te róże, które są w półcieniu i mają mniej godzin światła, ale więcej godzin cienia w ciągu dnia, w szczególności w okresie tym południowym, tak jak teraz, one po prostu są w dużo lepszym stanie, dużo lepiej wyglądają też te rośliny. I tak też jest z tą różą. To jest Winchester Cathedral, która tutaj tak rośnie w takim miejscu, które wydaje się, że nie jest dla niej idealne. I w poprzednich latach miałam pewne problemy z jej kwitnieniem. W tym roku stwierdziłam, że ją zakulkuję. Słuchajcie, kwiatów jest 4 razy więcej niż było w latach poprzednich, także jestem bardzo zadowolona i to kulkowanie ewidentnie przynosi efekty. To jest oczywiście róża angielska, biała, ale ma taki fajny element nie na każdym kwiatku. Natomiast jest takie maźnięcie różowego i z reguły to jest takie drobne właśnie maźnięcie, ale dzisiaj rano jedna z nich zakwitła, także jest po prostu połowie różowa, także super to wygląda. Ona u mnie jakoś wyjątkowo mocno nie pachnie. Może to jest tak, że mam tak dużo tych róż i niektóre mają tak intensywny zapach, że jej jest bardzo delikatne. Nie jest tak, że jest bez zapachu, tylko po prostu jest delikatniejszy niż tych pozostałych. Po tym wiosennym doświadczeniu z kulkowaniem, kiedy to właśnie przygięłam jej pędy, okręciłam je wokół takiej małej konstrukcji z tyczek bambusowych po prostu. Zostały zawinięte, zdecydowanie pomogło. Róża jest dużo bardziej obsypana kwiatami, także bardzo, bardzo się cieszę. Z każdą różą, która ma w miarę elastyczne pędy, możecie tej metody próbować. Nie działa ona na tych różach, które są bardzo takie sztywne i po prostu mogą Wam pęknąć, jeżeli będziecie próbować je przegiąć. Chopin na przykład byłby złym typem róży do tego typu zabiegów. Natomiast Winchester Cathedral jak najbardziej. Na koniec wideo zabiorę Was na front. Słuchajcie, bo mi już jest coraz bardziej słabo, jednak taka gorączka, wiecie, kilkudniowa to jest w stanie człowieka wykończyć. Na froncie prawie zakwitła Super Dorotia. Myślę, że w kolejnych wideo Wam pokażę, jak będzie wyglądała. Walczy z mączniakiem od samego początku sezonu. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok, ale widzę, że pierwsze kwiaty już się pojawiają. W słońcu jest dużo bardziej gorąco. Tutaj mam różę, która kwitnie też tylko raz. Madame Plantier, razem na kanale ją kulkowaliśmy. Ona już kończy swoje kwitnienie i widzę, że coraz bardziej się kładzie od tego upału, ale też była naprawdę obsypana fantastycznie kwiatami. Za sekundkę zacznie Super Dorothy, która jest tutaj obok mnie. Dopiero rozwijają nam się pączki, natomiast mam nadzieję, że pokażę Wam to już w kolejnym wideo, w którym pewnie też będzie tak gorąco. Dajcie mi znać, które róże w dzisiejszym wideo Wam się podobały, które chcielibyście wprowadzić do ogrodu. Może kształt płatków ujął Wasze, złapał Was za serce, a być może po prostu coś w niej takiego było, co Wam się wyjątkowo spodobało. Szkoda, że przez wideo nie jestem w stanie przekazać Wam zapachu, bo to jest bardzo istotny element wyboru róży, którą chcemy u siebie mieć. A powiem Wam, że jak chodzę sobie przez ogród, to zawsze wsadzam w nos w jedną, drugą, trzecią, setną. Każda róża pachnie inaczej. Moim zdaniem nie ma dwóch, które pachną identycznie. One też w zależności od dnia, wilgotności też pachną inaczej. Ale szokujące jest to czasami, jak się właśnie je wącha, że każdej zapach się od siebie różni. Jeden jest bardziej słodki, drugi bardziej taki grapefruitowy, trzeci taki właśnie też cytrusowy, taka mirra. Naprawdę, trochę tak jak z różami, jest chyba trochę jak z winami, że ktoś może powiedzieć, co tam po łyku wina tutaj, po niuchnięciu się różą, co tam w jego głowie się skojarzyło właśnie z tym zapachem. Jeżeli dzisiejsze wideo Wam się podobało, dajcie oczywiście kciuki w górę, nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu kanału i wciśnięciu dzwonka, żeby dostawać powiadomienia o nowych wideo, które pojawiają się we wtorki 9, w czwartki 16 i w niedzielę o 9. Natomiast słuchajcie, ponieważ idą wakacje, to na pewno zauważycie, że czasami któreś wideo wypadnie. Są wakacje, też chcemy gdzieś tam się pocieszyć czasem wolnym. Jeżeli wypadną, to wiedzcie, że nic złego się nie dzieje, po prostu mamy jakiś taki tydzień, w którym chcemy się trochę bardziej zrelaksować, ale oczywiście wideo będą i na pewno pojawią się też wakacyjne przepisy, bo liczę na to, że pokażę Wam, co fajnego można przygotować na grilla, czy takiego lekkiego w trakcie takiego upału. Do zobaczenia w następnym odcinku.